Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki T. Gerritsen, zatytułowanej Skalpel, przełożył Zygmunt Halka, czyta Marcin Popczyński. Prolog Widziałem dziś śmierć człowieka. Wydarzenie było nieoczekiwane, a ja jestem zachwycony, że zdarzyło się w mojej obecności. Większość ekscytujących momentów naszego życia przychodzi niespodziewanie. Więc powinniśmy się nauczyć smakować owe rzadkie dreszcze rozkoszy, które przerywają monotonię upływającego czasu. Dni mijają wolno w świecie za kratami, gdzie ludzie są tylko numerami rozróżnianymi nie po nazwiskach ani danych im przez Boga talentach, ale po charakterze ich przestępstw. Jesteśmy podobnie odziani, jemy te same posiłki i czytamy te same wyszmelcowane książki z biblioteki więziennej. Każdy nowy dzień jest podobny do poprzedniego. I nagle jakiś zdumiewający incydent przypomina nam, że w życiu zdarzają się gwałtowne zwroty. Jest drugi sierpnia. Dzień cudowny, gorący i słoneczny, taki jak lubię. Podczas gdy inni spływają potem i chodzą niemrawo po spacerniaku, jak stado otępiałego bydła, ja stoję pośrodku z twarzą zwróconą ku słońcu, Chłonąc jego promienie jak jaszczurka. Mam zamknięte oczy, więc nie widzę uderzenia noża, nie widzę jak człowiek chwieje się i pada na plecy, ale słyszę gwar podnieconych głosów i otwieram oczy. W rogu placu leży na ziemi krwawiący mężczyzna. Wszyscy pospiesznie oddalają się od tego miejsca, przybierając, jak zawsze, w takich wypadkach miny wyrażające nic nie widziałem, niczego nie słyszałem. Ja jeden podchodzę do leżącego. Stoję nad nim przez chwilę, przypatrując mu się. Ma otwarte oczy i widzi mnie, chociaż jestem dla niego tylko ciemną sylwetką na tle rozsłonecznionego nieba. Jest młody, ma jasne włosy i ledwie widoczny puch na brodzie. Otwiera usta, z których wydobywają się różowe pęcherzyki piany. Na jego piersi rozprzestrzenia się plama krwi. Klękam przy nim i rozdzieram mu koszulę, obnażając ranę, która znajduje się nieco na lewo od mostka. Ostrze noża wniknęło gładko pomiędzy żebrami i z całą pewnością przebiło płuco, a może nawet naruszyło osierdzie. Rana jest śmiertelna i on o tym wie. Próbuje coś do mnie powiedzieć. Porusza bezdźwięcznie wargami, starając się zogniskować wzrok. Chcę, żebym się bardziej nad nim pochylił, jak gdybym miał wysłuchać jego przedśmiertnej spowiedzi, ale nie jestem w najmniejszym stopniu zainteresowany tym, co mógłby mi powiedzieć. Patrzę tylko na jego ranę, na jego krew. Jestem obeznany z krwią. Znam jej wszystkie składniki. Podziwiałem mnogość odcieni czerwieni, mając do czynienia z niezliczoną ilością próbek do analizy. Umieszczałem próbówki w wirówce, gdzie zamieniała się w dwa kolorowe słupki komórek i surowice o barwie słomy. Znam jej połysk, jej jedwabistą konsystencję. Lubiłem patrzeć, jak po nacięciu wypełza cienkimi strumyczkami ze skóry. Krew płynie z jego piersi jak święta woda z źródła Przyciskam rękę do rany. Krew pokrywa moją dłoń, niczym szkarłatna rękawiczka. Czuję na skórze jej płynne ciepło. Mężczyzna myśli, że próbuję mu pomóc. Widzę w jego oczach iskierkę wdzięczności. Zapewne nie spotkał w swoim krótkim życiu wielu przejawów życzliwości. Ironia losu sprawia, że mój gest zostaje poczytany jako akt miłosierdzia. Słyszę z tyłu chrzęst butów i głosy wywrzaskujące rozkazy. Cofnąć się! Wszyscy do tyłu! Ktoś chwyta mnie za koszulę i podrywa na nogi. Zostaje odrzucony w tył, z dala od umierającego. Zapędzają nas wróg placu, kurz się kłębi, powietrze drży od wrzasków strażników. Narzędzie zbrodni, porzucony nóż leży na ziemi. Strażnicy zadają pytania, ale nikt niczego nie widział, Nikt nic nie wie. Tak jest zawsze. Stoję wśród tłumu, mimo to nieco oddalony od innych więźniów, którzy od początku ode mnie stronią. Podnoszę rękę, z której kapią krople i wdycham delikatny metaliczny zapach krwi. Potrafię po zapachu poznać, że jest młoda, że wypłynęła z młodego ciała. Więźniowie patrzą na mnie i odsuwają się jeszcze bardziej. Wiedzą, że jestem inny, zawsze to wyczuwali. Mimo ze jakie wszyscy bez wyjątku prezentują, odnoszą się do mnie nieufnie, ponieważ instynkt podpowiada im, kim jestem i jaki jestem. Patrzę po twarzach, szukając wśród nich bratniej duszy, kogoś opętanego krwią tak jak ja, ale nawet tu, w siedlisku samych potworów, nie znajduję jej. Wiem, że gdzieś istnieje. Wierzę, że nie jestem jedynym egzemplarzem mojego gatunku na świecie. Wiem, że gdzieś istnieje i że na mnie czeka. Rozdział pierwszy. Roiło się od much. Ciało piekło się już od czterech godzin na gorącym chodniku południowego Bostonu, zmieniając się chemicznie w gotowy obiad dla chmar brzęczących insektów. Wprawdzie tułów, a raczej to, co z niego zostało, przykryto płachtą. Pozostawało jednak wystarczająco dużo odkrytej tkanki dla padlinożerców. Drobiny mózgu i inne niemożliwe do rozpoznania kawałki leżały wzdłuż ulicy, rozproszone w promieniu trzydziestu stóp. Fragment czaszki wylądował na drugim piętrze w skrzynce na kwiaty, a zaparkowane samochody były pokryte strzępami ludzkiego mięsa. Detektyw Jane Rizzoli była zwykle odporna na mdłości. Ale nawet ona musiała zacisnąwszy pięści odczekać chwilę z zamkniętymi oczami, wściekła na samą siebie za ten moment niedoskonałości. Nie wolno ci okazać słabości. Była jedyną kobietą w wydziale zabójstw bostońskiej policji i wiedziała, że jest pod bezustannym obstrzałem bezlitosnych spojrzeń. Każdy błąd, jak i każdy tryumf był zauważany przez wszystkich. Jej partner, Barry Frost, przed chwilą publicznie zwymiotował śniadanie. Siedział teraz z głową na kolanach w ich klimatyzowanym wozie, czując się poniżony i czekał aż żołądek mu się uspokoi. Jane nie mogła sobie pozwolić na mdłości. Była w tym miejscu najbardziej eksponowanym stróżem porządku publicznego. Stojący za policyjną taśmą tłum widzów notował każdy jej ruch, każdy szczegół działania. Od dawna zdawała sobie sprawę, że choć ma 34 lata, wygląda młodziej, więc podświadomie starała się przyswoić sobie atrybuty ważności. Mocne ramiona i umiejętność patrzenia prosto w oczy kompensowały w pewnym stopniu niski wzrost, a wrodzona aktywność pozwalała jej dominować w każdym miejscu operacji policyjnej. Upał osłabiał determinację. Przybyła na miejsce ubrana w spodniej marynarkę, schludnie uczesana. Teraz była bez marynarki, w pogniecionej bluzce, a jej ciemne włosy sklejone potem zwisały w niechlujnych lokach. Czuła się osaczona ze wszystkich stron panującym smrodem, muchami i prażącym słońcem. Musiała się skupić na mnóstwie szczegółów, a tymczasem oczy widzów, śledzące każdy jej ruch, nie ułatwiały zadania. Czyjeś podniesione głosy zwróciły jej uwagę. Mężczyzna w koszuli i w krawacie szarpał się z policjantem, chcąc przejść. Słuchaj, muszę się dostać na konferencję handlową. Spóźniłem się już o godzinę. Rozciągnąłeś tę cholerną taśmę wokół mojego samochodu, a teraz mi mówisz, że nie mogę odjechać? Moim własnym pieprzonym samochodem? To jest miejsce zbrodni, proszę pana. To był wypadek. Jeszcze tego nie ustaliliśmy. Czy potrzeba wam całego dnia, żeby to stwierdzić? Czemu nikomu nie wierzycie? Wszyscy w sąsiedztwie słyszeli, jak to się stało. Lizeli podeszła do mężczyzny, którego twarz błyszczała od potu. Było pół do dwunastej. Słońce prawie w zenicie przypominało rozżarzone do białości oko. — Co dokładnie pan usłyszał, proszę pana? — spytała. Mężczyzna chrząknął. — To samo, co wszyscy. — Głośny huk? — Tak, mniej więcej o pół do ósmej. Właśnie wyszedłem spod prysznica, wyjrzałem przez okno i zobaczyłem go leżącego na chodniku. — Tu jest niebezpieczny zakręt. Wariaci za kierownicą wylatują za niego jak nietoperze z piekła. Musiała go potrącić ciężarówka. — Zauważył pan jakąś ciężarówkę? Nie. Słyszał pan, że przejeżdżała? Nie. I nie widział pan żadnego samochodu? O wszystko jedno, co to było, ciężarówka czy jakiś inny samochód, wzruszył ramionami, potrącił faceta i uciekł. Wersja była zgodna z relacją kilkorga sąsiadów mężczyzny. Między kwadrans po siódmej a pół do ósmej usłyszeli głuchy łoskot na ulicy. Nikt nie widział zdarzenia. Usłyszeli tylko huk, a potem znaleźli ciało. Rizoli rozważyła już i odrzuciła założenie, że mężczyzna wyskoczył z okna. Budynki w sąsiedztwie były najwyżej dwupiętrowe, żaden z nich wystarczająco wysoki, żeby dało się wytłumaczyć tak katastrofalne uszkodzenia ciała Denata. Nie było również śladów wybuchu, jako ewentualnej przyczyny tak znacznej dezintegracji zwłok. Mogę już zabrać mój samochód? Zapytał mężczyzna. To tamten zielony Ford. Ten z resztkami mózgu na bagażniku. Tak! A jak pan sądzi? Marknęła i poszła do lekarza sądowego, który siedział w kucki na środku ulicy, badając asfalt. Okoliczni mieszkańcy to cymbały powiedziała. Nikt nie okazał współczucia dla ofiary, nikt również jej nie zna. Doktor Ashford tierney nie odwrócił wzroku od jezdni. Skóra jego czaszki, porośnięta rzadkimi kosmykami siwych włosów, lśniła od potu. Wydawał się starszy i bardziej znużony niż zwykle. Podniósł ku niej dłoń, w niemej prośbie o pomoc, próbując się dźwignąć. Podała mu rękę, wyczuwając w tym uścisku skrzypienie starych kości i zwyrodniałych stawów. Pochodził z Georgii. Był typem starego gentlemana z południa. Nigdy nie zdołał polubić bostońskiej szorstkości Lizoli, Ona zaś nigdy nie potrafiła traktować z sympatią jego nieelastyczności. Jedyną rzeczą, która ich łączyła, były ludzkie szczątki, przechodzące przez jego stół do sekcji zwłok. A jednak teraz, gdy pomagała mu wstać, zasmuciła ją jego kruchość. Przyszedł jej na myśl dziadek, którego była ulubioną wnuczką, może dlatego, że widział w niej swoją własną dumę i nieustępliwość. Przypomniała sobie usiłowania dźwignięcia go z fotela, gdy jego zdrętwiałe skutkiem udaru palce zaciskały się niczym szpony na jej ramieniu. Nawet ludzie tak aktywni jak Aldo Rizzoli bywają z czasem obezwładnieni wskutek osteoporozy. Widziała ten sam rezultat doktora Tirneja, który trząsł się mimo straszliwego upału, wycierając chusteczką spocone czoło. — Doskonały przypadek na zakończenie kariery — powiedział. — Przyjdziesz na przyjęcie z okazji mojego przejścia na emeryturę? — Na jakie przyjęcie? — No to, które ma być dla mnie niespodzianką. Westchnęła. — Przyjdę — wygadała się. — Nareszcie! Ty jedna nigdy nie kręciłaś. Czy to będzie w przyszłym tygodniu? Za dwa. Nic o tym nie wiesz, rozumiesz? Cieszę się, że mi powiedziałeś, spuścił głowę. Nie lubię być zaskakiwany. Co sądzisz o Denacie, doktorze? Ktoś go potrącił i uciekł. Uderzenie nastąpiło w tym miejscu. Elizabeth spojrzała na rozległą plamę krwi na asfalcie. Potem przeniosła wzrok na przykryty płachtą tułów, który leżał na chodniku dobre dwanaście stóp od plamy. — Twierdzisz, że najpierw upadł tutaj, a dopiero potem znalazł się tam? — zapytała. — Na to wygląda. — Jakaś cholernie duża ciężarówka, skoro spowodowała taką jatkę. To nie była ciężarówka — odparł zagadkowo Tirni. Zaczął iść wzdłuż jezdni, wpatrując się w asfalt. Rizoli ruszyła za nim, oganiając się od much. Tierni zatrzymał się trzydzieści stóp dalej i wskazał palcem na szarą kubkę przy krawężniku. Kawałek mózgu, oznajmił. Nie mogła tego zrobić ciężarówka? spytała Rizoli. Nie, ani żaden samochód. Więc skąd się wziął ślad opony na koszuli ofiary? Tierni się wyprostował, wodził wzrokiem po ulicy, chodnikach, sąsiednich domach. Czy nie zauważyłaś niczego szczególnego? Pani detektyw? Oprócz martwego faceta, który tam leży bez mózgu? Przyjrzyj się miejscu uderzenia. Tirni wskazał palcem miejsce, nad którym wcześniej ślęczał. Czy widzisz ułożenie poszczególnych części ciała? Tak, rozleciały się we wszystkie strony od punktu, w którym nastąpił wypadek. Brawo! Na tej ulicy jest spory ruch, powiedziała Rizoli. Samochody wyjeżdżają z za zakrętu z dużą szybkością. Poza tym denat ma na koszuli ślad opony. Obejrzyjmy sobie jeszcze raz ten ślad. Poszli w stronę zwłok. Po drodze dołączył do nich Frost, który w końcu wygramolił się z wozu. Wyglądał nietęgo i miał zawstydzoną minę. O rany! jęknął. Już ci lepiej spytała? Myślisz, że mogę mieć katar żołądka albo coś w tym rodzaju? Albo coś w tym rodzaju lubiła Frosta. Jego pogodny, nieskomplikowany charakter. Było jej przykro, że jego duma została tak nadszarpnięta. Poklepała go po ramieniu, obdarzając przy tym matczynym uśmiechem. Frost wyzwalał w kobietach opiekuńcze gesty, nawet w tak zdecydowanie pozbawionych macierzyńskich instynktów, jak Rizoli. Wiesz, powiedział, krocząc z tyłu za nią, ja naprawdę myślę, że to Katar. Doszli do zwłok. Tiernik kucając stęknął, jego stawy buntowały się przeciw wysiłkowi. Kiedy podniósł płachtę, frost zbladł i odsunął się o krok. Rizoli przemogła w sobie chęć zrobienia tego samego. Tułów był pęknięty na dwie części na wysokości pępka. Górna połowa, odziana w beżową, bawełnianą koszulkę, leżała usytuowana w kierunku ze wschodu na zachód. Dolna w niebieskich dżinsach leżała wzdłuż osi północ południe. Obie połowy łączyło tylko kilka nitek skóry i mięśni. Organy wewnętrzne wypłynęły i walały się obok tułowia w postaci mazistej pulpy. Tylna część czaszki została roztrzaskana uderzeniem, a mózg rozprysnął się. Młody mężczyzna, dobrze odżywiony, hiszpańskiego lub śródziemnomorskiego pochodzenia, wiek od dwudziestu do trzydziestu lat, stwierdził Tirni. Widać odłamki złamania kręgów piersiowych, żeber, obojczyków i czaszki. Czy mogła to spowodować ciężarówka? zapytała ponownie. Ciężarówka mogła doprowadzić do tak rozległych uszkodzeń, jakie tu obserwujemy. Jego niebieskie oczy patrzyły wyzywająco na Rizoli, ale o ile wiem, nikt nie słyszał ani nie widział żadnej ciężarówki. Na nieszczęście nie przyznała wtrącił się frost który nareszcie się pozbierał myślę że te ślady na koszuli nie pochodzą od opon Rizoli przyjrzała się bacznie czarnym smugom na koszuli denata dłonią w rękawiczce dotknęła jednej z nich a potem obejrzała palec na którym pozostał czarny ślad przez chwilę go oglądała zastanawiając się nad nowym odkryciem masz rację stwierdziła to nie jest ślad opony to jest smar Wyprostowała się i spojrzała na ulicę. Nie było widać śladów opon ani odłamków szkła lub plastiku, które niewątpliwie powinny pozostać na jezdni po tak katastrofalnym zderzeniu z ludzkim ciałem. Zaległa cisza. Patrzyli na siebie myśląc intensywnie, dopóki nie zaświtało im jedyne wytłumaczenie. Jakby na potwierdzenie ich domysłu, usłyszeli ryk przelatującego odrzutowca. Spojrzawszy w górę, Lizoli ujrzała 747, który podchodził do lądowania na międzynarodowym lotnisku Logana, znajdującym się pięć mil na północny wschód od miejsca, w którym teraz przebywali. Jezu, westchnął Frost, osłaniając ręką oczy przed słońcem. Spadać z takiej wysokości? Powiedzcie, że był martwy, nim się roztrzaskał. I jest taka możliwość, odparł Tirni. — Musiał wypaść w momencie, kiedy luk podwozia otworzył się przed wylądowaniem. — Przypuszczam, że leciał nielegalnie. — Cóż — powiedziała Rizoli — mnóstwo pasażerów na gapę próbuje uciec ze swoich krajów. — Spojrzała na oliwkową cerę mężczyzny. — Pewnie przyleciał skądś z Ameryki Południowej. — A zatem leciał na wysokości przynajmniej trzydziestu tysięcy stóp — oświadczył Tirni. Luk podwozia nie jest zabezpieczony przed zmianą ciśnienia. Gapowicz jest narażony na nagłą dekompresję i zmianę temperatury, nawet w lecie. Temperatura na tej wysokości jest taka jak w zamrażarce. Po paru godzinach spędzonych w takich warunkach delikwent prócz tego, że znajdzie się w stanie hipotermii, będzie nieprzytomny z powodu braku planu, o ile nie został wcześniej zmiażdżony przez podwozie chowające się w luku po starcie samolotu. Dłuższe przebywanie w luku. mogło uśmiercić go wcześniej. Dźwięk pejgera Rizoli przerwał wykład w momencie, kiedy Tierney zaczął wchodzić w swój profesorski ton. Spojrzała na wyświetlacz, ale numer dzwoniącego nic jej nie mówił. Prefiks oznaczał Newton. Sięgnęła po swój telefon komórkowy i wystukała ten numer. Detektyw Korsak usłyszała męski głos. Nazywam się Rizoli. Ma pan do mnie jakiś interes? Telefonuje pani z komórki? Tak. Może pani do mnie zadzwonić z linii kablowej? Nie w tej chwili. Nie wiedziała, kim jest detektyw Korsak. Poza tym zależało jej, żeby rozmowa trwała jak najkrócej. Może mi pan powiedzieć, o co chodzi? Nie odpowiedział od razu. Słyszała w tle czyjeś głosy i trzeszczenie policyjnego łokitoki. Jestem w Newton, na miejscu zbrodni, odezwał się po chwili. Myślę, że powinna je pani obejrzeć. Potrzebuje pan pomocy boskańskiej policji? Mogę pana skierować do kogoś innego w naszym wydziale. Próbowałem się skontaktować z detektywem Morem, ale powiedziano mi, że jest na urlopie, więc zatelefonowałem do pani. Zrobił znaczącą przerwę, po czym dodał: To sprawa, którą prowadziliście oboje z detektywem Morem ubiegłego lata. Pani wie, o czym mówię? Tym razem ona nie odpowiedziała. Wiedziała dokładnie, do czego nawiązał korsak. Wspomnienia tamtego śledztwa do tej pory wracały do niej w koszmarnych snach. Proszę kontynuować, powiedziała cicho. Podać pani adres? zapytał. Sięgnęła po swój notes. Zapisawszy adres, rozłączyła się i skupiła uwagę na wykładzie doktora Tirneya. Widziałem podobne uszkodzenia ciała u akrobatów powietrznych, którym nie otworzyły się spadochrony. Ciało spadające z tej wysokości. Osiąga graniczną prędkość ponad 200 stóp na godzinę, co powoduje taki stopień dezintegracji, jaki tu obserwujemy. Piekielna cena, za dostanie się do naszego kraju skomentował Frost. Następny odrzutowiec przeleciał nad nimi z rykiem silników, jego cień omiótł ich niczym skrzydła orła. Rizoli popatrzyła na niebo. Wyobraziła sobie człowieka spadającego z wysokości tysiąca stóp. Usłyszała świst powietrza w jego uszach, zrazu zimnego, a potem coraz cieplejszego, w miarę zbliżającej się w tempie ekspresu ziemi. Spojrzała na przykryte płachtą szczątki mężczyzny, któremu zamarzył się nowy świat, lepsza przyszłość. Witaj, w Ameryce. Policjant pilnujący wejścia do domu w Newton był nowicjuszem, więc nie znał Jane Rizzoli. Nie pozwolił jej wejść poza obręb policyjnej taśmy, zwracając się do niej ostrym tonem, współgającym z jego nowym mundurem. Identyfikator informował, że nazywa się Ridge. To jest miejsce zbrodni, proszę pani! Nazywam się Rizoli, jestem detektywem bostońskiej policji. Przyjechałam zobaczyć się z detektywem Korsakiem. Proszę pokazać odznakę. Nie spodziewała się takiego żądania, więc musiała pogrzebać w torebce, żeby ją znaleźć. W Bostonie znał ją prawie każdy policjant. Okazało się, że wystarczy wyjechać niedaleko poza swój teren, na przedmieście nadzianych mieszkańców, żeby musieć okazać odznakę. Podsunęła moją pod nos. Spojrzał i zaczerwienił się. Bardzo mi przykro, proszę pani, to przez tę wścibską reporterkę, która tak się mądrzyła, że pozwoliłem jej przejść przed paroma minutami. Nie chciałem, żeby to się powtórzyło. Jest tam korsak? Tak, proszę pani. Popatrzyła na rozmaitość marek samochodów. Zaparkowanych na ulicy. Wśród nich stał biały wę z napisem na bocznej ścianie Stan Massachusetts biuro koronera. Ile ofiar spytała? Jedna za chwilę ją zabiorą. Policjant podniósł taśmę przed detektyw Rizoli, żeby ją wpuścić do frontowego ogrodu. Ptaki ćwierkały. W powietrzu unosił się słodki zapach świeżej trawy. Nie jesteś już w południowym Bostonie, pomyślała. Architektura zieleni była doskonała. Trawnik z jasnozielonego astrotarfu, otoczony idealnie przystrzyżonym bukszpanowym żywopłotem. Zatrzymała się na ceglanym chodniku i spojrzała w górę na linię dachu prezentującą styl epoki Tudorów. Imitacja angielskiego dworu. To nie był dom, ani nawet sąsiedztwo, na które mógłby sobie pozwolić uczciwy policjant. Cacko, prawda? — zawołał z tyłu Ridge. — Z czego ten facet żyje? — Słyszałem, że to był jakiś chirurg. — Chirurg. To słowo miało dla niej szczególne znaczenie. Jego dźwięk działał na nią zawsze jak przebicie lodowatą igłą. Mimo upału teraz również wstrząsnął nią dreszcz. Spojrzawszy na frontowe drzwi, zauważyła, że gałka była pokryta proszkiem do wykrywania odcisków palców. Wzięła głęboki oddech, Naciągnęła na dłonie lateksowe rękawiczki, a potem włożyła papierowe ochraniacze na buty. Wszedłszy do domu, zwróciła uwagę na wypolerowaną dębową posadzkę i klatkę schodową, wspinającą się na jakąś niebotyczną wysokość. Witrażowe okno malowało wnętrze rąbami kolorowego światła. Usłyszała szelest papierowych ochraniaczy i do holu wtoczył się mężczyzna o posturze niedźwiedzia, Miał na sobie formalny strój urzędnika biurowego i starannie związany krawat, ale całość psuły dwie ogromne plamy potu na koszuli w okolicy Pach. Podwinięte rękawy odsłaniały muskularne ramiona, porośnięte czarnymi włosami. Detektyw Rizoli spytał: We własnej osobie. Otworzył ramiona, idąc naprzeciw niej, po czym przypomniał sobie, że ma na dłoniach rękawiczki, więc opuścił ręce. — Jestem więc Korsak. Przepraszam, że nie mogłem więcej powiedzieć przez telefon, lecz w dzisiejszych czasach każdy ma skaner. Jedna reporterka zdołała już się wedrzeć. Straszna jęza. — Już mi doniesiono. — Pewnie się zastanawiasz, po co tu przyjechałaś. Otóż obserwowałem twoje działania w zeszłym roku, no wiesz, te dotyczące morderstw dokonanych przez chirurga. Pomyślałem sobie, że może chciałabyś rzucić okiem na to, co się tutaj stało. Zrobiło jej się sucho w ustach. Jak to wygląda? No, ofiara jest w salonie. Doktor Richard Yeager, 36 lat, chirurg ortopeda. To jego rezydencja. Popatrzyła na witrażowe okno. Wy, chłopcy z Newton, macie przynajmniej do czynienia ze zbrodniami w najlepszym towarzystwie. Powinna się nimi zająć policja z Bostonu. W tej okolicy rzadko zdarzają się przestępstwa. Zwłaszcza tak wyrafinowane morderstwa, jak to tutaj. Poprowadził ją przez hol do salonu. Od razu zachwyciła się ilością światła słonecznego. Wpadało do wnętrza przez wysoką na dwa piętra ścianę, którą tworzyły sięgające od podłogi do sufitu okna. Mimo krzątającej się licznej ekipy kryminalistycznej, pomieszczenie o białych ścianach i lśniącej drewnianej podłodze wydawało się surowe i przestronne. Była jeszcze krew. Widziała w życiu wiele miejsc zbrodni, ale za każdym razem na widok krwi doznawała wstrząsu. Na białej ścianie widniała plama przypominająca ogon komety. Stróżki krwi spływały krętymi liniami na podłogę. Doktor Richard Yeager siedział na podłodze oparty o ścianę. Przeguby rąk miał związane za plecami taśmą klejącą. Był ubrany tylko w bokserki. Jego nogi, wyciągnięte do przodu, były związane w kostkach tą samą taśmą. Opuszczona na pierś głowa zasłaniała ranę, która była przyczyną śmiertelnego krwotoku, ale Rizoli nie musiała jej oglądać, żeby się domyślić, że sięgała głęboko, aż do tętnicy szyjnej i tchawicy. Wiedziała z doświadczenia, jakie są skutki takiej rany, jak wyglądają ostatnie momenty życia ofiary. Krew tryska z arterii, przedostaje się do tchawicy, płuca zasysają ją z powietrzem i człowiek dusi się własną krwią. Sądząc po szerokich ramionach i muskulaturze, doktor był fizycznie sprawny, z pewnością potrafiłby skutecznie obronić się przed napastnikiem. Mimo to, umarł w pozycji poddańczej ze zwieszoną głową. Dwaj pracownicy kostnicy stali nad ofiarą, zastanawiając się, jak ulokować na noszach, zastygłe w pośmiertnym stężeniu ciało. Lekarz sądowy, który przybył o dziesiątej rano, stwierdził obecność plam opadowych, a zwłoki były już zesztywniałe. Orzekł, że zgon nastąpił gdzieś między północą a trzecią nad ranem. Kto go znalazł? Pielęgniarka z jego gabinetu. Kiedy nie przybył rano do kliniki i nie odpowiadał na telefony, przyjechała do niego do domu. Znalazła go około dziewiątej rano. Nie wiadomo, co się stało z jego żoną. Rizoli spojrzała pytająco na korsaka. Miał żonę? Geel trzydzieści jeden lat. Zniknęła. Dreszcz, który poczuła, kiedy stanęła przed drzwiami rezydencji Jegerów, znów ją przeniknął. Została uprowadzona? W tej chwili wiadomo tylko, że jej nie ma. Lizoli popatrzyła na Richarda Jegera. Atletyczne ciało doktora kłóciło się z widokiem śmierci. Opowiedz mi o nich, jakie było ich małżeństwo? Szczęśliwe, tak ludzie mówią. Ludzie zawsze tak mówią. W tym wypadku może to być prawdą. Byli małżeństwem od dwóch lat. Rok temu kupili ten dom. Ona jest pielęgniarką w sali operacyjnej szpitala, w którym pracował, więc mieli ten sam krąg przyjaciół i ten sam rozkład zajęć. Z tego wynika, że prawie się nie rozstawali. Tak, o, ja bym chyba oszalał, gdybym bezustannie musiał przebywać z moją żoną, ale oni wydawali się znosić to dobrze. W zeszłym miesiącu wziął dwa tygodnie urlopu, żeby poświęcić cały czas żonie po śmierci jej matki. Jak myślisz? Ile może zarobić chirurg Ortopeda przez dwa tygodnie? Piętnaście, dwadzieścia tysięcy dolców? Bardzo kosztowna opieka. Musiała jej bardzo potrzebować. Korsak wzruszył ramionami: To nie zmienia faktu. Więc uważasz, że nie można podejrzewać, iż go porzuciła? Jeszcze mniej niż że go zabiła. Rizoli rzuciła okiem na okna pokoju. Drzewa i krzaki całkowicie przesłaniały sąsiednie domy. Powiedziałeś, że śmierć nastąpiła między północą a trzecią nad ranem. Tak. Sąsiedzi niczego nie słyszeli? Małżeństwo z domu po lewej stronie przebywa w Paryżu. Sąsiedzi z prawej twardo spali przez całą noc. Włamanie? Przez okno kuchenne zostało wycięte diamentem. Na kwietniku znaleźliśmy odciski butów numer 11 i krwawe odciski tych samych butów w tym pokoju. Wyjął chusteczkę i wytarł pot z czoła. Należał do nieszczęśników, dla których żaden środek przeciwpotny nie był wystarczająco silny. W ciągu zaledwie paru minut ich rozmowy plamy potu na jego koszuli znacznie się powiększyły. — Okej, OK, odciągnijmy go od ściany — powiedział jeden z pracowników kostnicy. — Połóż go na płachcie. Uważaj na jego głowę, osuwa się! Chryst! Rizoli i Korsak przyglądali się w milczeniu czynnościom mężczyzn, którzy ułożyli doktora Jegera bokiem na jednorazowej płachcie. Stężenie pośmiertne usztywniło tułów w pozycji siedzącej pod kątem dziewięćdziesięciu stopni w stosunku do nóg. Pracownicy kostnicy zastanawiali się, jak umieścić go w tej pozycji na noszach, biorąc pod uwagę jego potężną posturę. Wzrok Rizoli. Padł na mały, biały przedmiot leżący na podłodze, w miejscu, z którego zabrano zwłoki. Podniósłszy go, stwierdziła, że to okruch porcelany. Rozbita filiżanka, powiedział korsak. Co takiego? Obok zwłok znaleźliśmy filiżankę i talerzyk. Wyglądało na to, że spadły mu z kolan. Zabraliśmy je, żeby zdjąć odciski palców. Zauważył jej zagadkowy wzroki i wzruszył ramionami. Nie pytaj mnie. Symboliczny artefakt? Albo rytualna herbatka na cześć trupa. Patrzyła na trzymany w rękawiczce odruch porcelany, zastanawiając się. Nagle poczuła zaciskający się węzeł w żołądku. Dotarła do niej przerażająca świadomość, że gdzieś już się zetknęła z identycznymi okolicznościami: przecięcie gardła, związanie taśmą klejącą, włamanie nocą przez okno, ofiara lub ofiary zaskoczone podczas snu, i zaginięcie kobiety. Gdzie jest sypialnia? Pytanie było zgodne z logiką. W rzeczywistości jednak nie chciała tam pójść, bała się tam pójść. Właśnie miałem cię tam zaprowadzić. Korytarz prowadzący do sypialni był udekorowany czarno-białymi fotografiami w ramkach. Fotografie różniły się od zdjęć wiszących w większości domów, nie przedstawiały szczerzących zęby ludzi. Były to akty kobiece. Anonimowe ciała o wyciemnionych lub odwróconych od kamery twarzach. Kobieta obejmująca drzewo, gładkość i skóry kontrastująca z szorstką korą. Siedząca kobieta pochylona do przodu, długie blond włosy opadające kaskadą między nagimi udami. Kobieta próbująca dosięgnąć nieba, ciało spływające potem z wysiłku. Rizzoli zatrzymała się, żeby obejrzeć zdjęcie, które wisiało przekrzywione. Na wszystkich jest ta sama kobieta, powiedziała. To ona, żona Jegera? Tak. Czy nie sądzisz, że byli perwersyjni? Popatrzyła na artystycznie wycieniowane ciało Geil Jäger. Nie widzę tu żadnej perwersji, to są piękne zdjęcia. Może masz rację. Sypialnia jest tutaj. Wskazał na otwarte drzwi. Stanęła na progu. Przed sobą miała łoże iście królewskich rozmiarów. Kołdry były odrzucone, jak gdyby śpiący zostali gwałtownie wyrwani ze snu. Na puszystym, różowym dywanie widać było wyraźnie dwie wygładzone ścieżki prowadzące od łóżka do progu. Zostali wywleczeni z łóżka zauważyła Rizoli. Korsak skinął głową. To musiało tak się potoczyć. Morderca zaskakuje ich w łóżku, jakimś sposobem zmusza do posłuszeństwa. Związuje im przeguby rąki kostki nóg i ciągnie pod na korytarz, gdzie podłoga jest już drewniana. Zdumiewały ją działania mordercy. Wyobraziła sobie, że stoi w tym samym miejscu, co ona przypatrując się śpiącej parze. Wysoko nad łóżkiem niezasłonięte okno wpuszcza dość światła, żeby odróżnić mężczyznę od kobiety. Podchodzi najpierw do doktora Jegera. To logiczne. W pierwszej kolejności powinien unieszkodliwić mężczyznę. Kobietę zostawia na później. Tyle, potrafiła sobie wyobrazić. Morderca skrada się ku mężczyźni i atakuje go. Nie mogła zrozumieć dalszego ciągu jego działania. W jakim celu ich przenosił? Zastanawiała się głośno. Dlaczego nie zabił doktora Jegera na miejscu? Po co wyciągnął ich z sypialni? Nie wiem. Korsak wskazał na wnętrze pomieszczenia. Wszystko zostało sfotografowane. Możesz wejść. Weszła niechętnie, ostrożnie okrążając ślady wleczenia małżonków podywanie i zbliżyła się do łóżka. Krwi nie było ani na prześcieradle, ani na kołdrach. Na jednej z poduszek pozostał kosmyk długich, jasnych włosów. Po tej stronie spała pani Jeger, pomyślała. Stojąca na toaletce, oprawiona w ramkę fotografia Jegerów, potwierdzała, że Gail była blondynką. W dodatku piękną, o jasnobłękitnych oczach i głębokiej opaleniźnie, usianej drobnymi piegami. Obejmujący ją ramieniem mąż promieniował zadowoleniem, świadomy swojej imponującej postury. Nie wyglądał na człowieka, który by się spodziewał, że zakończy życie w samej bieliźnie, ze związanymi rękami i nogami. Tam na krześle, powiedział Korsak, co? Spójrz na nie. Odwróciła głowę w tamtą stronę. W rogu sypialni stało antyczne krzesło ze szczebelkowym oparciem. Na siedzeniu leżała złożona koszula nocna. Zbliżywszy się, zobaczyła na kremowym atłasie czerwone plamy. Poczuła, że jeżą jej się włosy na karku. Przez kilka sekund nie mogła oddychać. Uniosła róg koszuli. Pod spodem były dalsze plamy. — Nie wiemy, czyja to krew — stwierdził Korsak. Może doktora Jegera, a może jego żony. Koszula została poplamiona, zanim ją złożył. Ale w tym pokoju nie ma żadnych innych śladów krwi, co oznacza, że została poplamiona gdzieś indziej i dopiero potem przyniesiona do sypialni. Złożył ją starannie i umieścił na krześle, jakby zostawiał prezent na pożegnanie, zrobił przerwę. Czy to ci coś mówi? Przełknęła ślinę. Wiesz dobrze, że tak. Wygląda na podpis twojego rzezi Mieszka. Nie, to ktoś inny. Wszystko wygląda inaczej. Chirurg nigdy nie atakował małżeństw. Złożona koszula nocna, ofiary zaskoczone w łóżku, wykorzystanie taśmy klejącej do ich skrępowania. Warren Hoyt wybierał samotne kobiety, ofiary, nad którymi mógł szybko zapanować. Zwróć uwagę na podobieństwa. Twierdzę, że mamy do czynienia z naśladowcą, z jakimś świrem, który naczytał się o chirurgu. Rizoli patrzyła na koszulę nocną, przypominając sobie tamte sypialnie, tamte sceny śmierci. To się działo przed rokiem, owego niezwykle gorącego lata, takiego jak tegoroczne, kiedy kobiety spały przy otwartych oknach, a człowiek, nazwiskiem Warren Hoyt, zakradał się do ich domów. Przynosił z sobą szaleństwo i skalpel. Za pomocą którego popełniał rytualne zbrodnie. Jego ofiary były przytomne i czuły każde cięcie ostrza. Rizoli spoglądała na koszulę, a w wyobraźni widziała pospolitą, niczym niewyróżniającą się twarz Hojta. Twarz, która do tej pory wraca do niej w koszmarnych snach. Ale to nie jego dzieło. Warren Hoyt siedzi zamknięty w miejscu, z którego nie może uciec. Wiem to, bo sama go tam wpakowałam. Boston Globe opisał każdy soczysty szczegół, powiedział Korsak. Twój chłopak znalazł się nawet na łamach New York Timesa. Nasz morderca stara się go naśladować. Nie. Ten robi rzeczy, których nigdy nie robił Hoyt. Wyciąga swoje ofiary z łóżka i przenosi do innego pokoju. Opiera mężczyznę w pozycji siedzącej o ścianę, a potem podżyna mu gardło. To wygląda na egzekucję albo część rytuału. Pozostaje kobieta, mężczyznę zabija, ale co robi z kobietą? Umilkła, bo nagle przypomniała sobie okruch porcelany na podłodze, rozbitą filiżankę. Myśl dotycząca znaczenia tego szczegółu zmroziła ją niczym podmuch lodowatego wiatru. Nie mówiąc nic więcej, wyszła z sypialni i wróciła do salonu. Podeszła do miejsca, w którym znaleziono zwłoki doktora. Ze wzrokiem utkwionym w podłogę zataczała coraz szersze półkola, zwracając uwagę na układ kropel krwi. Rizoli? Odezwał się Korsak. Odwróciła się w stronę okien, oślepiona blaskiem słońca. Teraz jest za jasno, za dużo okien, żeby dało się je wszystkie zasłonić. Musimy tu wrócić wieczorem. Zamierzasz użyć Lumalight? Potrzebne nam będzie ultrafioletowe światło. Czego się spodziewasz? wskazała na ścianę. Tam siedział doktor Jeger zanim umarł. Nasz sprawca przywlókł go z sypialni, oparł o ścianę z twarzą skierowaną ku środkowi pokoju. Tak było. Po co go tam posadził? Po co zadał sobie trud ciągnięcia ofiary, która żyła? Musiał być jakiś powód. Jaki? Doktor został tutaj przywleczony, żeby być świadkiem czegoś, co miało się zdarzyć w tym pokoju. Wyraz przerażenia na twarzy Korsaka świadczył, że w końcu zrozumiał. Spojrzał na miejsce, gdzie związany doktor Jeger grał rolę jedynego widza w teatrze horroru. — Jezu! — jęknął. — Pani Jeger. Rozdział drugi Jane Rizzoli przyniosła do domu pizzę kupioną w narożnym barze i wygrzebała z dna lodówki przedpotopową główkę sałaty. Obierała zewnętrzne, brązowe liście tak długo, aż udało jej się dotrzeć do w miarę nadającej się do zjedzenia części. Cała ta była blada i nieapetyczna, więc jadła ją nie dla przyjemności, lecz z rozsądku. Nie miała czasu na przyjemności. Jadła, żeby mieć energię niezbędną podczas nadchodzącego wieczoru, którego bynajmniej nie wyglądała z niecierpliwością. Patrząc na jaskrawe plamy pomidorowego sosu na talerzu, po kilku kęsach przestała jeść. Nie pozbędziesz się koszmarów, pomyślała. Zdaje ci się, że jesteś odporna. Że jesteś dość silna, dość wyizolowana, żeby z nimi żyć. Wiesz, jak grać swoją rolę, jak blefować, ale nie wyrzucisz z pamięci tamtych twarzy. Oczy zamordowanych będą ciągle na ciebie patrzyły. Czy Gail Yeager też już nie żyje? Spojrzała na swoje ręce, na blizny na obu dłoniach, przypominające rany po ukrzyżowaniu. Bolały ją, kiedy robiło się zimno i wilgotno. Przypominając, co przed rokiem zrobił z nią Warren Hoyt w dniu, w którym przewiercił jej dłonie swoimi skalpelami. W dniu, co do którego była pewna, że będzie ostatnim w jej życiu. Blizny znów ją bolały, ale tym razem nie z powodu pogody. To był efekt tego, co zobaczyła w Newton: złożona koszula nocna, krwawy wachlarz na ścianie, godziny spędzone w domu, którego atmosfera była przesiąknięta horrorem. I w którym wyczuwała niedawną obecność Lorena Hojta. To oczywiście było niemożliwe. Hojt siedział w więzieniu tam, gdzie siedzieć powinien, mimo to wspomnienie domu w Newton mroziło ją, ponieważ z podobną potwornością miała już do czynienia. Kusiło ją, żeby zadzwonić do Tomasa Mora, z którym prowadziła śledztwo w sprawie Hojta. Znał wszystkie szczegóły w tym samym stopniu co ona i rozumiał atmosferę strachu, jakiego chodź zdołał im wszystkim napędzić. Ale odkąd Mor się ożenił, ich ścieżki się rozeszły. Powodem, dla którego stali się sobie obcy, było jego nowe małżeńskie szczęście. Ludzie szczęśliwi stają się samowystarczalni, oddychają innym powietrzem i podlegają innym siłom grawitacji. Mor mógł nawet nie zauważyć zmiany ich wzajemnego stosunku, mimo to ona ją czuła. Żałowała tej straty, wstydząc się równocześnie, że zazdrości mu jego szczęścia. Wstydziła się również swojej zazdrości wobec kobiety, która owładnęła jego sercem. Parę dni temu dostała kartkę z Londynu, gdzie oboje z Katrin byli na wakacjach. Kilka słów, skreślonych na prędce na pamiątkowej pocztówce z Muzeum Scotland Yardu, Zawiadamiających ją, że spędzają przyjemnie urlop i że wszystko u nich w porządku. Kartka tchnęła beztroskim optymizmem. Myśląc o tym, Rizoli uznała, że nie powinna niszczyć ich nastroju wspomnieniem Warena Hojta. Siedziała słuchając odgłosów ruchu ulicznego, wydawały się podkreślać całkowity bezruch w jej mieszkaniu. Patrzyła na surowo umeblowany salon, na gołe ściany, gdzie do tej pory nie powiesiła żadnego obrazka. Jedyną ozdobą, jeśli można było za taką ją uznać, była mapa miasta, przypięta do ściany nad stołem, na którym jadła. Rok temu na mapie pełno było kolorowych pluskiewek, oznaczających miejsca, gdzie chirurg dokonał morderstw. Tak bardzo pragnęła schwytać go, udowodnić kolegom, że im dorównuje, że dosłownie żyła i oddychała śledztwem. Ślady stóp mordercy miała przed oczami nawet w trakcie jedzenia w domu kolacji. Pluskiewek chirurga już nie było, ale mapa została, czekając na nowe miejsca zbrodni i innych morderców. Zastanawiała się nad tym, jak żałosne wrażenie można wyciągnąć z faktu, że po dwóch latach, odkąd tu zamieszkała, jedyną ozdobą wiszącą na ścianie była mapa Bostonu. Mój teren myśliwski, pomyślała. Mój cały świat. Rizoli zajechała przed rezydencję Jägerów dziesięć minut po dziewiątej wieczorem. Wewnątrz było jeszcze ciemno. Przybyła jako pierwsza, a ponieważ nie miała klucza, czekała w samochodzie, opuściwszy szyby, żeby mieć dopływ świeżego powietrza. Dom stał w cichym zaułku. W oknach sąsiednich budynków nie paliło się światło, co było korzystne ze względu na mniejszą ilość rozproszonego światła, które utrudniałoby im poszukiwania. Okna domu Jägerów spoglądały na nią jak wytrzeszczone oczy trupa. Cienie dookoła układały się w miriady kształtów, lecz żadne z nich nie wydawały się przyjazne. Poczuła się spokojniejsza dopiero, gdy wyjęła pistolet, odbezpieczyła go i położyła sobie na kolanach. We wstecznym lusterku błysnęły reflektory samochodu. Odwróciwszy się, zobaczyła z ulgą wenę ekipy kryminalistycznej. Zatrzymał się za nią. Schowała pistolet z powrotem do torebki. Młody, barczysty mężczyzna wysiadł z furgonetki i podszedł do jej samochodu. Kiedy się pochylił, żeby zajrzeć przez okno, dostrzegła błysk złotego kółka w jego uchu. Cześć Jane, powiedział. Cześć Mik, dzięki, że przybyłeś. Ładnie tutaj. Poczekaj aż zobaczysz dom. Błysnęły reflektory następnego samochodu. To był Korsak. Gang w komplecie stwierdziła. Zabierzmy się do pracy. Korsak nie znał Mika. Kiedy Rizoli przedstawiała ich sobie, zauważyła, że korsak, patrząc na ucho technika, zawahał się zanim podał mu rękę. Odgadywała jego myśli. Kółko w uchu, napakowane, z pewnością gej. Mick zaczął wyjmować swój sprzęt. Przywiozłem nowy mini Crimescope 400 oznajmił. Lampa łukowa o mocy 400 watów, trzykrotnie jaśniejsza niż 35-watowy stary GI najsilniejsze źródło światła, jakim do tej pory dysponowaliśmy. — Jaśniejszy nawet od pięćdziesięciowatowego ksenona. Możesz wziąć ode mnie kamerę? Nim Korsak zdążył odpowiedzieć, Mik wpakował mu do rąk torbę, po czym odwrócił się do wena, sięgając po następny sprzęt. Osłupiały Korsak stał z kamerą w ręce, patrząc z niedowierzaniem na plecy technika. Dopiero po dłuższej chwili ruszył w stronę domu. Nim Ryzoli i Mik przynieśli przed drzwi wejściowe sprzęt, w skład którego wchodził crime scope, przewód zasilający i okulary ochronne — Korsak zdążył otworzyć dom i zapalić światła. Włożyli ochraniacze na buty i weszli do środka. Mik zatrzymał się za progiem, podobnie jak przed południem Rizoli, patrząc z podziwem na strzelistą klatkę schodową. U szczytu są witrażowe okna, powiedziała Rizoli. Powinieneś to zobaczyć, kiedy prześwieca przez nie słońce. Usłyszeli zirytowany głos Korsaka, dobiegający z salonu. Zdaje się, że przyjechaliśmy tu do pracy. Mik rzucił Lizoli porozumiewawcze spojrzenie, mające oznaczać, co za dupek. W odpowiedzi wzruszyła ramionami. Poszli korytarzem tam, skąd dobiegało ich wołanie Korsaka. To ten pokój, powiedział Korsak. Miał na sobie inną koszulę niż po południu, lecz ta świeża była już także mokra. Wysunąwszy do przodu szczękę, stanął na szeroko rozstawionych nogach, jak kapitan Blaj na pokładzie swojego okrętu. Musimy zbadać tę część podłogi. W sztocznym świetle ślady krwi wyglądały nie mniej wstrząsająco. W czasie, gdy Mick przygotowywał swój sprzęt, włączając do gniazdka kabel zasilający i ustawiając kamerę na statywie, Lizoli patrzyła jak zahipnotyzowana na ścianę. Żadne odnowienie nie zmieni faktu, że była niemym świadkiem przemocy. Biochemiczny ślad pozostanie na niej na zawsze niczym niewidzialna pieczęć. Tego wieczoru przyjechali nie po to, żeby szukać śladów krwi, Szukali czegoś znacznie trudniejszego do odkrycia. Potrzebne im było do tego specjalne źródło światła, wystarczająco silne, żeby odsłonić to, czego nie dało się zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Rizoli wiedziała, że światło jest energią rozchodzącą się w postaci fal elektromagnetycznych. Światło widzialne, to, które rejestrujemy gołym okiem, mieści się w paśmie od 400 do 700 nanometrów. Światła o falach krótszych, zwanych pasmem ultrafioletu, oko ludzkie nie widzi. Jednakże niektóre substancje organiczne, między innymi pochodne człowieka, pobudzone energią ultrafioletu, emitują światło widzialne, które to zjawisko nazywa się fluorescencją. Światło ultrafioletowe potrafi wykryć płyny organizmu ludzkiego, cząstki kości, włosów i włókien. Dlatego zażyczyła sobie, żeby przywieziono crimescope. Spodziewała się, że w jego ultrafioletowym świetle zobaczą całe spektrum dalszych śladów. Jestem prawie gotowy, powiedział Mick. — Musimy zaciemnić pokój, na ile to tylko możliwe, spojrzał na Korsaka. Zacznijmy od wygaszenia świateł w wchodu, dobrze? Detektywie? Chwileczkę, gdzie są okulary ochronne? Zaprotestował Korsak. To ultrafioletowe światło rozpieprzy mi oczy. Nie przy długości fali, której używam. W każdym razie chcę okulary. Proszę bardzo, w torbie jest kilka par. Starszy dla wszystkich. Rizoli zażegnała sytuację. Ja pójdę zgasić światło. Weszła z pokoju i powyłączała wszystkie lampy. Kiedy wróciła, Korsaka i Mika w dalszym ciągu dzieliła cała długość pokoju, jak gdyby podejrzewali się wzajemnie o zaraźliwą chorobę. Od którego miejsca zaczniemy? Spytał Mik. Zacznijmy od miejsca, gdzie znaleziono ofiarę, powiedziała Rizoli, a potem stopniowo coraz dalej zbadamy cały pokój. Mik rozejrzał się dookoła. Tam leży beżowy dywan, który w ultrafioletowym świetle będzie prawdopodobnie fluoryzował. Tamta biała kanapa również ostrzegam, że na ich tle trudno będzie coś dostrzec. Spojrzał na Korsaka, który zdążył już nałożyć gogle i wyglądał teraz jak przegrany facet w średnim wieku, noszący ciemne okulary, żeby się wydawać twardzielem. Wyłącz światła w pokoju, dodał. Sprawdzimy, czy będzie wystarczająco ciemno. Korsak nacisnął kontakt i pokój pogrążył się w ciemności. Przez wielkie okna, bez zasłon, widać było gwiazdy, ale nie świecił księżyc, a gęste drzewa w ogrodzie nie dopuszczały światła z sąsiednich domów. Nieźle, orzekł Mik, mogę pracować w takich warunkach. Lepiej niż w innych miejscach, gdzie musiałem pełzać przykryty kocem. Ostatnio pracuję się nad nowym systemem obrazowania, który pozwoli wykonywać tę robotę przy świetle dziennym. Nie trzeba będzie poruszać się na oślep w ciemnościach. Może byśmy się wreszcie zabrali do pracy, parknął Korsak. Myślałem, że was zainteresują nowinki techniczne. Porozmawiamy o nich przy innej okazji. Jak chcesz, powiedział Mick, okazując niewzruszony spokój. Kiedy zabłysło niebieskie światło, Rizoli nałożyła okulary. Czerń pokoju zaroiła się niesamowitymi kształtami, jakby opanowana przez duchy. Zgodnie z przewidywaniem Mika, dywan i kanapa świeciły wzbudzonym światłem. Mick skierował lampę ku ścianie, o którą były oparte zwłoki doktora Jegera. Zobaczyli na niej jarzące się nitki. Piękny widok, prawda? Rzucił Mik. Co to jest? zapytał korsak. Kosmyki włosów przyklejone do krwi. Masz rację. Bardzo piękny. Poświeć niżej, poprosiła Rizoli. To powinno być na podłodze. Mick skierował obiekty źródła ultrafioletów w dół i pod ich nogami rozjarzył się inny układ włókien i włosów. Były to ślady, które uszły uwagi ekipy kryminalistycznej. Im jaśniejsze źródło światła, tym silniejsza fluorescencja, tłumaczył Mik, przemiatając strumieniem ultrafioletu podłogę. Dlatego ten przyrząd jest taki dobry. 400 watów wystarcza, żeby wykryć absolutnie wszystko. FBI kupiło 71 takich cacek. Jest tak poręczny, że można go zabrać do kabiny samolotu. — A widzę, że masz hopla na punkcie techniki — powiedział kursak. — Lubię odlotowe gadżety. Byłem studentem na Wydziale Inżynierii. — Ty? Czemu się dziwisz? — Nie słyszałem, żeby faceci tacy jak ty studiowali inżynierię. — Faceci tacy jak ja? — Szkółkami w uszach. — Wiesz, o czym mówię. Rizoli westchnęła. — Nie bądź napastliwy. — Napastliwy? — zachnął się Korsak. — Nie mam nic przeciwko nim. Chcę tylko zauważyć, że niewielu z nich interesuje się inżynierią. Raczej teatrem, sztuką i takimi rzeczami. Sądzę, że to dobrze. Artyści są potrzebni. Studiowałem na uniwersytecie Massachusetts, oznajmił Mick, nie reagując na złośliwość. Wciąż przeszukiwał podłogę. Na wydziale elektrycznym dodał: Elektrycy nieźle zarabiają, ale nie w naszej pracy. Posuwali się, zataczając coraz szersze kręgi. Ultrafioletowe światło odsłaniało dalsze drobinki włosów, włókien i inne nierozpoznawalne cząstki. Nagle trafili na szczególnie jasne pole. Dywan, powiedział Mick. Te włókna diabelnie silnie fluoryzują. Na tym tle niczego nie zobaczymy. Zbadaj go mimo wszystko, zdecydowała Rizoli. Przeszkadza mi stolik do kawy, możesz go przesunąć? Sięgnęła ręką ku czemuś, co odcinało się geometrycznym cieniem od fluoryzującego białego tła. Korsak chwyć za drugi koniec. Po odsunięciu stolika owalny dywanik żarzył się niebieskobiałym światłem na tle głębokiej czerni podłogi. Jak na takim tle można coś zobaczyć? Dziwił się korsak. To jakby próbować dostrzec szkło pływające w wodzie. Szkło nie pływa, zauważył Mik. Masz rację. Jesteś przecież inżynierem. A przy okazji, od czego pochodzi skrót Mik? Od Miki? Zbadajmy kanapę, wtrąciła się Rizoli. Mik skierował na nią światło. Pod ultrafioletową lampą tkanina kanapy jaśniała jak śnieg w świetle księżyca, słabiej niż dywan. Mik, powoli, systematycznie zbadał tapicerowany szkielet, potem poduszki, nie znajdując żadnych podejrzanych plam. Niczego prócz kilku pojedynczych, długich włosów i drobinek kurzu. Byli bardzo czyści i stwierdził — żadnych plam, nawet niewiele kurzu. Założę się, że ta kanapa jest zupełnie nowa. — Musi być wygodna — mruknął Korsak. — Ostatnio kupowałem nową kanapę po moim ślubie. Z tyłu za nią jest jeszcze kawałek podłogi. Zbadajmy go. Rizoli poczuła, że Korsak wpada na nią. Rozszedł się kwaśny zapach potu. Przeszło jej przez głowę, że kolega po fachu ma problem z zatokami, bo oddychał z poświstem, a w ciemności jego sapanie wydawało się głośniejsze. Odsunąwszy się odruchowo, rąbnęła kością piszczelową w stolik do kawy. — Cholera! — Patrz pod nogi — poradził jej Korsak. Zdosiła w sobie cierpką odpowiedź. Atmosfera w pokoju była wystarczająco napięta. Schyliła się, chcąc pomasować nogę. Ciemność i nagła zmiana pozycji spowodowały, że doznała zawrotu głowy i straciła orientację. Przykucnęła, żeby nie stracić równowagi. Przez kilka sekund trwała w ciemności w tej pozycji, mając nadzieję, że Korsak nie przewróci się na nią, bo był tak ciężki, że mógłby ją łatwo zmiażdżyć. Słyszała, jak się obaj ruszają w odległości paru stóp od niej. — Zaplątał mi się przewód — powiedział Mick. Kiedy się odwrócił, żeby uwolnić kabel, skierował przypadkowo Crime Scope w stronę Lizoli. Wiązka światła omiotła dywan, na którym trwała przykucnięta. Spojrzawszy na niego, zauważyła na tle fluoryzujących włókien ciemną plamkę o nieregularnym kształcie, mniejszą od jednocentówki. Mik powiedziała, mogłabyś podnieść drugi koniec stolika? Myślę, że kabel owinął się dookoła nogi. Mik, słucham. Przyjdź tu z przyrządem. Skieruj światło na dywan w tym miejscu, gdzie ja jestem. Mik podszedł do niej. Świszczący oddech Korsaka był również coraz bliżej. Poświeć na moją rękę, poleciła. Na koniec mojego palca. Niebieskawe światło oblało dywan zimną poświatą. Ręka Rizoli odcinała się ciemnym kształtem od fluoryzującego tła. Tutaj powiedziała, co to jest? Mik kucnął koło niej. Plama po czymś. Muszę zrobić zdjęcie. Ta plama jest czarna, stwierdził Korsak. Myślałem, że szukamy czegoś, co fluoryzuje. Jeżeli tło jest silnie fluoryzujące, jak włókna tego dywanu, to płyny organiczne, fluoryzujące słabiej, mogą się wydawać ciemne. Plama może być po różnych rzeczach trzeba ją zbadać w laboratorium. Więc, wytniemy kawałek tego pięknego dywanu tylko dlatego, że znaleźliśmy na nim starą plamę, zrobioną kawą, albo czymś podobnym? Mik zastanawiał się przez chwilę. Spróbuję pewnej sztuczki. Jakiej? Zmienię długość fali światła. Przestroje kraimskop tak, żeby emitował krótszą falę w paśmie ultrafioletu. Co nam to da? Będzie fajowo, jeżeli się uda. Mik przestroił przyrząd, po czym skierował światło na miejsce na dywanie, gdzie zauważyli ciemną plamę. Patrzcie uważnie, powiedział i włączył urządzenie.